Czytam tam, rozumiesz, taki tekst. Wiesz, nagle czytam, wiesz, co on mi daje za wizytówkę, bo już konsulting, doradza prezydentowi Kazachstanu, robi to, wiem, co chcesz, nie? Więc biorę, wsadziłem odruchową wizytówkę do kieszeni, bo co będę ją czytał, otwieram, oglądam w domu, a tam, wiesz, jest Babi Jar, Memoria, coś tam, Marek Siwiec i o kurczę, więc... Nie, wiesz... Potem obejrzę sobie otwarcie, tam wszyscy święci byli, że tak powiem. W ogóle w środowisku diaspory żydowskiej różne rzeczy się dzieją. Tam też jest tego, wiesz, na przykład warszawska gmina żydowska to jest bardzo lewicowa. Ja ci już teraz pytam, to nie znasz szefowej dobroczynności, pani Ewa Skoczyńska, nie? Tej komity, jak się to dokładnie nazywa, to ja nie wiem, ona się zajmuje sprawami socjalnymi, tam jest dyrektorem. Nie, tak. Nie, to nie jest moja gmina. Moja gmina jest w Halbie, a nie... Przepraszam cię, skądże to ja mówię? Nie wiedziałem. Ja z lewackimi gminami nie mam dosyć.
nie gadaj, nic nie wiesz. No, się nie, no taka jest prawda. Nie, no taka jest prawda, że weź sobie pod uwagę to, najbardziej ortodoksyjną gminą dotychczas była, no niestety nie jest już, w Polsce była gmina żydowska w Łodzi. To nie, ja nie znam tego. Ja wielokrotnie pokazywałem, prawda, że tam nawet dochodziło do tego, że przychodził szabas i wyłączano stronę internetową. No to kultura. Chciałbym dobrze zrozumieć, przepraszam, jeżeli to już było wcześniej z dyrektorem Kaczmarczykiem poruszane, bo nie byłem na tej radzie poprzedniej, ale chciałbym dobrze zrozumieć. Państwo teraz ukazują swoje uwagi do ustawy, prawda? Natomiast oczywiście ze projektu, tak, my możemy w tym zakresie, w którym możemy na bieżąco coś tam powiedzieć, natomiast znaczy coś, możemy na bieżąco starać się odpowiadać na Państwa pytania, natomiast oczywiście przypuszczam, na część pytań będziemy też potrzebowali czasu, żeby się odbić do nich w normalnym trybie też. Ja to rozumiem. Będziemy mówili z panem dyrektorem w ten sposób, że będziemy mieć spotkania, nad którym pracujemy ten dokument, przygotujemy stanowisko Rady, ale to jest stanowisko do projektu, nie do ustawy, tak? Bo kiedy ona będzie miała charakter ustawy wtedy, kiedy pojawi się w centrum rządowym legislacji, zawiśnie, kiedy cała procedura nie będzie już konsultacyjna projektu do projektu, chyba że on już wisi. No projekt wisi. Tak, tak jest jeszcze po tym etapach konsultacji rozmawialiśmy, że chcielibyśmy mieć możliwość skorzenia na ostateczną wersję tego, co spróbuje. Jak to była rozmowa na radę. Ja mam takie pytanie do punktu drugiego, do ustępu drugiego artykułu pierwszego, gdzie mamy mowę w sprawie wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz pożytku publicznego i wolontariatu. Czy w sprawie pożytku publicznego i wolontariatu, czy wspierania pożytku publicznego i wolontariatu? Jak to Państwo rozumiecie? Który punkt? Ustęp drugi. Artykuł pierwszy, ustęp drugi, tylko troszkę wcześniej niż moje pytanie. No bo tutaj mamy Narodowe Centrum Miejsc i Instytucji właściwą w sprawach wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Zrozumiałe, tak? Mhm. I dalej mamy oraz pożytku publicznego i wolontariatu. Czy mamy rozumieć, że to jest wspierania rozwoju pożytku publicznego i wolontariatu, czy w sprawie pożytku publicznego i wolontariatu? Bo jeżeli tak, no to obniżamy rangę z ministra konstytucyjnego na prezesa agencji rządowej. No, trochę dziwne. Pożytek publiczny obecnie podlega ministrowi konstytucyjnemu. W momencie, w którym wejdzie ta ustawa, będzie podlegał prezesowi agencji rządowej, tak? No więc państwa deklaracje co do tego, że to ma być podniesiona ranga tego, no jest nijak się ma do tego zapisu. Jeżeli mogę coś powiedzieć, to jeżeli zwróci pan na artykuł 3, nadzór nad Narodowym Centrum sprawuje prezesowi ministrów. Tak? Ale czym innym jest nadzór, czy innym jest podległość? To jest zupełnie inna ranga. I uwaga techniczna być może, ale też merytoryczna. Wydaje mi się, że tutaj w tym, co pan Witold zwrócił uwagę, oraz brak słowa działalności pożytku publicznego, bo chyba to by było zgrabniejsze sformułowanie, ale... Tutaj ewidentnie czegoś brakuje. Nie, no tutaj brakuje konkretnie działalności, a nie bo czym innym jest, no bo państwo teoretycznie w swoich wszystkich wystąpieniach, na konferencjach, na innych w publikacjach mówicie o tym, że podnosicie rangę pożytku publicznego społeczeństwa obywatelskiego. Dziś pożytek publiczny podlega ministrowi konstytucyjnemu. W momencie, kiedy wejdzie ta ustawa, będzie podlegał prezesowi agencji rządowej. No nie wiem, czy prezes agencji rządowej jest wyżej od ministra konstytucyjnego, bo jeżeli jest, no to coś mi tutaj nie pasuje. Będzie podlegał prezesowi Rady Ministrów. Bezpośrednio nie. Nie. A teraz bezpośrednio, to jest ten sam ustaw. Bezpośrednio, ale teraz mamy ministra. Ale ministra konstytucyjnego. A komu podlega minister konstytucyjny? Prezesowi Rady Ministrów. Czyli dzisiaj między nami, między Radą, między działalnością pożytku, a... Ale operacyjnie, no dobrze. No dobrze, rozumiem, że to jest ta uwaga, którą państwo zgłaszają i tak jest ogniwo pośrednie pomiędzy prezesem Rady Ministrów a działalnością pożytku. W tej chwili jestem minister konstytucyjny. Tutaj jest proponowane, żeby prezes Narodowego Centrum, czyli agencji rządowej.
co jest dwiema większą wartość z poziomu państwa? Ministerstwo konstytucyjne czy agenda rządowa? To chodzi też o poziom operacyjny. Rzecz operacyjna jest rzeczą drugoplanową w tym rozwiązaniu, o którym mówimy. Bo my nie mówimy o tym, że nie będzie szybszych decyzji, nie mówimy o tym, że nie da to, nie wiem, większej sprawności podejmowania decyzji, bo będzie miał mniej zadań niż minister konstytucyjny. My się do tego w ogóle nie odnosimy. Nam chodzi o to, że to trochę przeczy tej idei podniesienia roli pożytku, tak? Jeśli patrzymy na schemat, a pewną strukturę i wagę podnosimy, odczytujemy po schemacie. I stąd jest to pytanie. Ja przedstawiam Państwa, rozumiem stanowisko, tak? Opinia. Ja myślę, nie, na razie dyskutujemy, Państwo wyjaśnijcie, dlatego że Państwo przedstawicie, Panie Dyrektorze, Państwo przedstawiacie tą ustawę i jako pewien etap podniesienia rangi pożytku publicznego. Zaprzecza temu ten zapis, dlatego że na dzień dzisiejszy pożytek publiczny podlega ministrowi konstytucyjnemu. I inna jest ranga ministra konstytucyjnego w stosunku do Rady Ministrów, a inna jest ranga prezesa podległego prezesowi Rady Ministrów. No, nie oszukujmy się. No. Ale ja tutaj mogę... Może ja wcześniej się zgłaszałem, to tak najpierw w odniesieniu do przedmówcy. Zgadzam się tutaj z logiką, że jednak ta podległość, choćby nawet w pionie premiera, to jednak jest stopień niżej, więc tym samym to może być trochę mniej prestiżowe. Natomiast w moim odczuciu, czy całe posunięcie związane z wprowadzeniem Narodowego Centrum i przyporządkowaniem działań będzie faktycznie tylko i wyłącznie podnoszące rangę działalności pożytku, czy też będzie ją w jakimś stopniu ograniczało, no to jest w dużej mierze kwestia polityczna parlamentu, który to zdecyduje. Więc w moim odczuciu możemy to zgłosić jako swój wniosek, że jednak nie widzimy w tym wyłącznie atutów pozytywnych, ale widzimy jakiś aspekt wątpliwy. Dla mnie istotniejszą rzeczą jest skoncentrowanie się na spójności przepisów, które by pozwoliły w przyszłości, po wprowadzeniu ustawy, wiedzieć, na czym stoimy i jak ta działalność jest unormowana. I analizując ustawę, nie widzę miejsca na umocowanie dotychczasowej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Są przepisy końcowe, czy wprowadzające, które mówią o tym, że powiedzmy umocowanie, czy też operacyjnie Rada zostaje przeniesiona do KPRM i powiedzmy jest dokładnie artykuł 41, który mówi, że Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa jest instytucją właściwą w sprawach pożytku publicznego i wolontariatu, w tym koordynowania organizacji współpracy organizmów administracji publicznej, podmiotów działających i tak dalej. Z tego przepisu rozumie, że Rada jakby właśnie tym zapisem kompetencyjnie przechodzi do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, tylko proszę zwrócić uwagę, że na przykład w tym przepisie nie pojawia się taki drobny detal mówiący o tym, że w artykule pierwszym czy drugim ustawy o działalności pożytku jest mowa, że Rada Działalności Pożytku Publicznego jest organem doradczym ministra właściwego do spraw zabezpieczenia socjalnego. Więc pytanie, czy Rada Działalności Pożytku po wejściu tej ustawy będzie organem doradczym ministra tutaj jest zmiana, że to jest organ doradczy prezesa Rady Ministrów. Tam jest zapis. Ogólnym zapisem, że inne się zamienia jedno na drugie. Tylko że w rzeczywistości operacyjnie zarządza tym Narodowe Centrum, więc de facto tutaj jest takie... Tak, natomiast jeszcze jedna rzecz, która budzi większą wątpliwość moją, to wprost w tej ustawie nie znajduje na przykład żadnych korelacji Rady Narodowego Centrum do Rady Działalności Pożytku Publicznego. Bo nie może być, dlatego że Rada Narodowego Centrum, i to już było wyjaśniane wielokrotnie, jest tak naprawdę radą nadzorczą agencji rządowej. Bo pamiętajmy o jednym, tworzona jest agencja rządowa,
Że zrozumieć, jest tworzona agencja rządowa na zasadzie takiej jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju czy coś tam, która ma swoje organy władcze i radę nadzorczą. I tutaj tak samo jest. Organy władcze, czyli prezes, wiceprezesowie i rada nadzorcza w postaci rady tego. I ta rada nie ma kompletnie nic do rady działalności, no, do innego takiego. Przepraszam bardzo, właśnie tu dotykamy sedna mojej wątpliwości. Jeżeli w dzisiejszym stanie prawnym Rada Działalności Pożytku Publicznego ma jakieś dylematy, czy powiedzmy jakąś niespójność w działaniu, to powiedzmy osobą odpowiedzialną za obsługę Rady jest sekretarz Rady w osobie dyrektora departamentu, a jeżeli tenże dyrektor się z czegoś nie wywiąże, są jakieś problemy, następną osobą, do której się odnosimy, jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia. No tutaj jeżeli sekretarz Rady nie spełni swoich zadań, jeżeli będzie jakiś konflikt kompetencyjny i tak dalej, to ja nie wiem, kto jest następnym. Tutaj nie wiadomo, tak do końca nie wiadomo, kto jest sekretarzem. Wiadomo tylko za obsługę Rady. Według tej ustawy za obsługę Rady odpowiada Narodowe Centrum. Stąd moje pierwsze pytanie było do punktu pierwszego, bo to jest istotne. Jeżeli tutaj weźmiemy, że za pożytek publiczny odpowiada prezes Rady Ministrów, a nie Narodowe Centrum, to komu on to przekaże do działania, to jest sprawa prezesa Rady Ministrów. Ale będzie jasno i wyraźnie określone kompetencje organu konstytucyjnego. Organ w postaci Narodowego Centrum i Prezesa nie jest organem konstytucyjnym. W związku z tym nie ma żadnego przełożenia na sprawczo, bo po pierwsze podlega prezesowi Rady Ministrów, po drugie podlega pełnomocnikowi. Ale pełnomocnik jest w randze sekretarza stanu, a nie w randze ministra konstytucyjnego. Jeśli można się odnieść do tego przepisu, tego artykułu pierwszego. Ja myślę, że to jest taka jakby preambuła do tej ustawy, taka ogólnie określająca zakres działania tej Rady. Natomiast tu dalej są zadania tego Narodowego Centrum i kompetencje nadzorcze pełnomocnika. I jest określone w rozdziale trzecim, jakie zadania ma ta Rada. Tu jest dokładnie określone wszystko. Ja tu nie widzę akurat, żeby tu były jakieś tam możliwości ingerowania w pożytek publiczny w wyniku tych określonych zadań. Natomiast tu jest określone w tym punkcie drugim, że ma koordynować, organizować współpracę administracji publicznej podmiotów z pożytku publicznego. Dobrze, to jeszcze raz, żeby hierarchicznie zrozumieć. Na dzień dzisiejszy wszelkie działania sprawcze w postaci ustaw mają określone swoje ramy, czyli nie prezes Narodowego Centrum, tylko minister konstytucyjny ma do tego prawo lub posłowie i senatorowie. Nie ma zapisane nigdzie w działalności legislacyjnej, że prezes Narodowego Centrum ma moce sprawcze, zmianę ustawy jakiejś tam. W momencie, kiedy tutaj mamy to, to kto będzie podejmował decyzję? Prezes Narodowego Centrum? Narodowe Centrum? Kto? No, trochę nam się kompetencje rozjeżdżają w tym momencie. I my tak naprawdę nie mamy tego organu, do którego występujemy. Inicjowanie aktów prawnych w zakresie społeczeństwa i pożytku będzie należało do zadań pełnomocnika. No to wracam do tego, obniżamy rangę. Pełnomocnik jest w randze sekretarza stanu, a nie ministra konstytucyjnego. Na dzień dzisiejszy to jest minister konstytucyjny. Proszę, mogę jeszcze powrócić do pan jeszcze pan zrobił taką uwagę na temat obsługi administracyjnej Rady, tak, że będzie zapewniona przez Narodowy Centrum. Tak. Ale to jest nieprawda, bo na stronie 16 tutaj państwa jest opisane, że obsługi administracyjne biurowo Rady Działalności zapewnia kancelaria prezesa Rady Ministrów. Ale to chyba w poprzednim było, że tego. No bo to tyle różnych było wersji, ja mówię z pamięci. To jest tak, to myślałam, że to jest kancelaria. Obsługa jest rzeczą wtórną, natomiast
zgadzam z tym, że jeżeli na stronie trzeciej znajdują się, w rozdziale trzecim znajdują się zadania rady, a w pierwszym rozdziale piszemy, że jest to instytucja, która wspiera, to tak naprawdę nie wszystkie zadania są wyokreślone. I to naprawdę nie może tak być, że ten dokument powoduje pewną niespójność. Dla mnie uzupełnienie tego czegoś przed słowem o was jest tak naprawdę kluczem do spójności logicznej dokumentu. Bo każdy dokument musi gonić się sam i nie każdy, kto go weźmie do ręki, będzie miał możliwość porozmawiania z państwem, żeby dopytać, jaka była intencja nadawcy, intencja autora. Dlatego mówię, no, ja bym zwróciła na to uwagę. Tak samo jak na współpracę z jednostkami z administracją publiczną. To też nie jest jasne. Bo o ile mówimy o koordynowaniu poprzez, nie wiem, tworzenie wizji systemowego rozwoju i tak dalej, czy zupełnie czymś innym, mniej koordynowanie i organizowanie, bo jakbym była samorządem, który nie chce współpracować z organizacjami pozarządowymi, to mogłabym równie dobrze powiedzieć, że ponieważ to jest przyjęte formą ustawy, to ja będę czekała nad tym, jak Narodowe Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jaką sposób organizacji pracy zaproponuje, a to chyba nie jest intencją państwa. W związku z tym, może taki precedens się po prostu pojawić, bo ten dokument zostawia taką funkcję. Myślę, że Narodowe Centrum z poziomu... Będzie niespójne z artykułem drugim, gdzie jest wyraźnie napisane, Narodowe Centrum jest agencją wykonawczą, nie jest agencją, która... Ale w rozumieniu to jest forma. No to jest forma, ale to się wszystko wiąże. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie wpływa na ministra nauki i szkolnictwa wyższego w żaden sposób. To jest agenda rządowa, która wspiera ministra w jakichś tam działaniach, ale nie narzuca niczego. Badań edukacyjnych jest agendą i wspiera ministra edukacji, ale nie koordynuje na nim pewnych działań. Ale tutaj te działania będzie koordynował pełnomocnik. No ale tu wracamy do tego, że państwo obniżacie rangę, dlatego że no, ranga ministra konstytucyjnego i siła sprawcza ministra konstytucyjnego jest wyższa od sekretarza stanu, no naprawdę. A to możemy, to my już to dyskusja się toczy no, od jakiegoś czasu. My uważamy, że funkcjonalnie, organizacyjnie podnosimy tą rangę, bo po pierwsze stawiamy ją bliżej Urzędu Centralnego, stawiamy ją, dajemy do dyspozycji agencję właśnie, która może być wyłącznie poświęcona sprawom społeczeństwa obywatelskiego, pożytków i wolontariatu. Nie ma takiej instytucji w tej chwili, która jest wyłącznie dedykowana poza służbą, oczywiście jeszcze dodatkowo myślę, poza służbą cywilną. I z naszego punktu widzenia jest to usprawiedliwienie, które będzie pomagać, będzie tą horyzontalną współpracę wzmagać. Pan uważa, że to jest obniżenie rangi, ponieważ tutaj minister konstytucyjny. Oczywiście, no to możemy dyskutować, no to ja w tej chwili więcej już na ten temat nie powiem. Ja powiem tak, że dokończąc tę dyskusję, to samo co pan powiedział, można by zapisać w taki sposób, że prezes Rady Ministrów odpowiada za wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz, nie wiem, jakieś mądre słowo, wsparcie rozwoju pożytku publicznego i wolontariatu. Działania to wykonuje za pośrednictwem Narodowego Centrum. I tu już rada zostaje przy pani prezesie, przy prezesie Rady Ministrów, a operacyjnie jest to efekt, o którym państwo mówią. I to jest ta różnica semantyki, o której my mówimy. My nie odbieramy prawa prezesowi Rady Ministrów do tego, żeby wykonawczo za niego realizował te zadania agenda. Ale chcielibyśmy, żeby w ustawie podnieść rangę w taki sposób, że będzie napisane, że są to zadania, za które są w kompetencji prezesa Rady Ministrów wprost, a prezes Rady Ministrów realizuje je za pomocą Narodowego Centrum. Ja rozumiem tą kartę. I to jest ta różnica, że to było ostatnio jasne dla nas wszystkich. Czy pełnomocnika, tak? Na czym nam po prostu zależy i do czego my chcemy dążyć. I rozumiem, że jak tutaj siedzimy jako członkowie Rady, zgadzamy się z tym, co powiedziałam, z poprawką pełnomocnika, a nie Narodowego Centrum i taka może być nasza uwaga, tak? Ja rozumiem też, że no i państwo też rozumieją, dlaczego nam na tym zależy. Tak, ja tylko absolutnie i ta uwaga nie będzie na nią się pochylać. I idziemy dalej. Ja mam jeszcze właśnie tutaj uwagę co do tego zapisu w artykule drugim, ale właściwie bardziej do artykułu 24, bo strona 9 jest 24. Więc ten artykuł
wymienia katalog zadań Narodowego Centrum, natomiast w artykule drugim mamy w ustępie trzecim zapis, że szczegółowy zakres będzie określony zarządzeniem prezesa Rady Ministrów. Czy rozporządzenie. No i to jest nasza właśnie tak. Nasza propozycja zapisu jest zasadna. Ale na co chciałem zwrócić uwagę, że na przykład w ustawie o działalności pożytku publicznego jest w artykule 4 katalog działań ze sfery pożytku publicznego i na końcu pojawia się klauzula, że ten katalog może być modyfikowany na podstawie rozporządzenia. Czyli jest wtedy delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia. Tutaj można by uznać, że jest to delegacja ustawowa w artykule 2, no ale ona stoi w sprzeczności z artykułem późniejszym. No tak, tylko że to jest delegacja ustawowa dla prezesa Rady Ministrów, tak? Czyli niespójność z artykułem 1. Zapis, który zaproponowaliśmy, obszar podległy prezesowi Rady Ministrów, będzie spójny z tym zapisem w artykule 24. Tak? Ja akurat mam sprawę wcześniejszą. Tak, cieszę się bardzo, że wolałam, może przyszliśmy tutaj. Może być dalej pierwszym, coś jeszcze mamy? Tak, w ogóle jestem. Piotr napisał. Ja akurat jestem zwolennikiem tego, żeby państwo się zdecentralizowało i znam argumenty, dlaczego Warszawa ponownie będzie siedzibą instytucji rządowej, ale uważam, że powinno być to wzięte pod przemyślenie, że tego typu nowo tworzone instytucje centralne niekoniecznie muszą mieć siedzibę Piotr, w Warszawie. Proponujesz Lublin, rozumiem. Nie, nie proponuję tego miasta. No wiesz, no tutaj departament oczekuje konkretnej propozycji, więc zaproponuj. Nie, to jest już nie moją rolą, to jest bardziej decyzja pewnie jakaś polityczna też, ale centralizacja wszystkiego, wrzucanie wszystkiego do Warszawy. Dla mnie jest... Znaczy, ja też jestem zwolennikiem, to się nazywa deglomeracja, tak. Ale akurat nie wiem, czy akurat ta instytucja, która podlega bezpośrednio premierowi, to myślę, że dobrze było, żeby akurat była przy boku premiera, który jest w Warszawie siłą rzeczy. Myślę, że jest to do rozwiązania. Znaczy ja generalnie uważam, że rzeczywiście instytucje powinny być że tak powiem, rozrzucone po Polsce szczególnie. Natomiast nie wiem, czy akurat tutaj z punktu widzenia takiego czysto operacyjnego, czy byłoby to najwłaściwsze, ale można to jako wrzucić jako sugestię. No. Ja na pewno swoją głowę. A jeżeli byłby to Lublin, to tym bardziej. Mi osobiście się podoba, że Lublin znaczy Warszawa. Poza Krakowa. A ja z kolei stoję na stanowisku, że najlepszy plan miałby, że miejsce siedziby decyduje prezes Rady Ministrów, bo taka akurat będzie miała możliwość potrzeby zaplecze, bo jest to agenda prezesa Rady Ministrów, czyli i dla mnie to jest takie rozwiązanie najbardziej oczywiste. W związku z tym głosowaniem to nie jest to nie musi być w Radzie Ustawowej, bo da możliwość wtedy... Tutaj jest trochę wzorowane na Narodowym Centrum Badań i Rozwoju ta ustawa, dlatego tutaj jest taki zapis, bo takie są tendencje do tych agencji, że jest zapisane. Ale oczywiście, żeby minister zadecydował, gdzie sobie to... Ale rozumiem, że tego nie składamy jako wniosek Rady, tylko... Nie, nie. Jeśli nie ma porozumienia, no to nie. Ogólne, czy chcemy to jako wniosek Rady? Ja to bym chciał, ale... Zobaczymy. Chcemy to przegłosować? Jako nie. Poczekajmy jeszcze, przemyślmy. Okay. Bo każdy powie do swojej miejscowości będzie chciał. Nie. Kinga do Białego Stoku, ty do Gdańska. Ja do Ozola. Nie? To do Gdyni. Też nie. Dobra, jest. Miasto jest słabo skomunikowane. Dobrze się rozwija. Dobra. Piotr, masz coś jeszcze? Nie, nie. Czyli rozdział pierwszy zamknęliśmy, mamy dwie uwagi. Pierwsza dotyczy tego, co powiedział Witold, czyli podległości i druga dotycząca samorządów, czyli administracji publicznej, tak? I tych zadań, o których mówił. I zadania są w konsekwencji tego umocowania, tak? No. Zadania są w 24. Tak, to jest wspólne. Tak, że to jest rozporządzenia, tak. Super. Rozdział drugi. Też już padało, jeśli mogę zacząć, no to według mnie to bardzo szczegółowa część mówiąca o tym, jakie kompetencje musi posiadać ten prezes Narodowego Centrum.
nie wiem, czy jest konieczne, żeby na poziomie ustawowym regulować tak szczegółowe kwestie. Z czego to wynika, że to jest tak szczegółowe? To z tego, co też chciałbym od razu, nie usprawiedliwiam się, ale chciałbym zaznaczyć, że nie udało nam się dzisiaj niestety wziąć prawników ze sobą, bo oni na pewno byli w stanie Państwu niektórych przypadkach udzielić bardziej satysfakcjonujące odpowiedzi. Bo to są, z tego, co jak ja to rozumiem, są różne style, można to w różny sposób regulować. Była nawet dyskusja wewnętrzna na ten temat, że uznaliśmy, że takie doprecyzowanie na poziomie ustawowym na przykład tego doświadczenia w sektorze obywatelskim, czy wiedzy w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu być korzystne, bo to trudno jest to zmienić, a jest to zapis na korzyść trzeciego sektora. Tak, ale znajomość języka angielskiego. Znajomość języka angielskiego dzisiaj jest ważna, może się okazać, że w ostatecznym momencie pani rosyjski jednak angielski. Znaczy ja. Że wolałaby inny niż angielski, a to jest bardzo szczegółowe rozwiązanie, tak? Ale to jest, to nie jest to są takie zapisy, to jest kwestia pewnej konwencji. No możemy oczywiście dyskutować o językach, no ale też tak nie, ale... z roboczego poziomu angielski jest najczęściej językiem, który umożliwia funkcjonowanie międzynarodowym środowisku eksperckim. Można. Znaczy, ja powiem tak, mnie trochę dziwi zapis punktu 4 w tym artykule 5, tak, czyli posiadanie odpowiedniej wiedzy w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Zastanawiam się, jak to Państwo będziecie mierzyć, bo to jest... Ta druga końcówka jest jeszcze ciekawsza, oraz 5-letnie doświadczenie. Tak, no, jak to mierzyć, więc ja bym odszedł od, to znaczy posiadanie obywatelstwa polskiego, no i teraz są osoby w Polsce, które posiadają podwójne obywatelstwa. Wykluczone są czy nie? Nie. To zależy, jak będzie interpretowane, tak? Nie, no to nie ma tutaj napisane. Korzystają z pełni, posiadają wyższe wykształcenie magisterskie lub równorzędne. No. Możesz skończyć studia tutaj, nie u nas. Natomiast wiecie co, mnie tylko zastanawia ten punkt 4 i tak naprawdę on i język angielski powoduje moje zastanowienie, dlaczego to jest tak szczegółowo, bo do tej pory nie rozmawialiśmy w Polsce o sektorze obywatelskim, a rozmawialiśmy o sektorze trzecim w rozumieniu społeczeństwa, pożytku publicznego wolontariatu. Razem się pojawia 5-letnie doświadczenie w sektorze obywatelskim, które nie to, że jest terminem nierozumianym podświadomie, ale jest nie do określenia, bo de facto o takim sektorze się nawet nie mówiło w sferze publicznej. I to w moim odczuciu, rozumiem intencje, że chodziło o to, żeby ktoś miał doświadczenie z pracy NGO-sów. To jest celowo szerokie, byśmy o tym rozmawiali z prawnikami. Tylko, że to jest na tyle szerokie, że jest to niedorozumiane i niedookreślone. Albo chcemy pokazać, że to ma być... w sektorze czy z sektorem, bo... No, ale pierwsza zasadnicza rzecz, jak to mierzyć? Jak to mierzyć? Bo jeżeli bo to jest w sektorze, ale na przykład jest osoba jak pan Piotr, który pracuje na sektor jakby od strony administracyjnej. Daje rekomendacje. Proszę? Bo pracuje z nami na wszystkich sposób. Tak, ale okej, ale rzeczywiście to jest słuszna uwaga. No, czyli tak dalej pan Piotr nie pracuje w sektorze, tylko pracuje w sektorze samorządowym. A nie ma, ale też 12 lat pracowałem. Znaczy mnie nie było. Ale powiedzmy, mnie nie. Mnie było doświadczenie z wewnątrz. Ale co to znaczy wewnątrz sektora obywatelskiego? No bo za chwilę będziemy mierzyć to i czy osoba, która funkcjonuje w grupach nieformalnych obywatelskich w miejscowości X ma doświadczenie czy nie ma? Jak to zmierzyć? Moja aktywność obywatelska polega na tym, że 5 lat jestem członkiem partii. No. A problem polega na tym, że jeżeli to jest uregulowane w ustawie, to tak naprawdę oczekiwania będą bardzo właściwe, bardzo wiele pytań, wątpliwości i tak dalej. Więc takie oczekiwania były przy ogłoszeniu naborowym formułowane bardziej otwarcie, gdzie można użyć więcej słów niż w ustawie, by określić, o co tak naprawdę chodzi. Byłoby to bezpieczniejsze dla ustawodawcy, a mogłoby tak zapewnić... Ale przecież nie wyklucza się wzajemnie. Nie, no wyklucza się trochę, dlatego że tutaj to jest w pewnym sensie zamknięty katalog. Ale szeroko ujęty i ogólny, który po prostu dotyka pewne wskazówki. Okej, tylko siedzimy tutaj w gronie osób, które pracują na rzecz lub w trzecim sektorze.
I dla nas ten zapis budzi tego typu wątpliwości. Myślę, że to jest taki sygnał pokazujący, że my nie dyskutujemy z intencją, że chcemy, żeby ta osoba miała wiedzę, umiejętności, widziała, na czym polegają problemy trzeciego sektora, umiała o nich walczyć, widziała jego potrzeby, rolę społeczną itd. itd. My o tym w ogóle nie dyskutujemy, dla nas to jest zrozumiałe. My pokazujemy tylko tyle, że tak szczegółowo określone kompetencje prezesa zaczynają rościć bardzo wiele niepotrzebnych wątpliwości i możemy zjawisko skąpiło. I to powoduje między innymi, że stawiamy pytanie, czy jest potrzeba, żeby w drugiej ustawy tak dokładnie określać kompetencje prezesa, a nie na przykład tylko tym, że nie wiem, że Rada Ministrów, rozumie Pan, o co mi chodzi. Tak, ta dyskusja. O to chodzi. Tak. Że to może być na przykład opis w trybie ogłoszenia, tak? To jeżeli ja bym jeszcze mógł dodać, bo to co ja zwróciłem uwagę, to dlatego, że wydaje mi się, że również prezes takiego organu jednak państwowego, znaczy administracji państwowej, też dobrze, dlatego żeby nie wykluczać osób, które pracowały na przykład w administracji czy samorządowej, czy ten z trzecim sektorem, znaczy sektorem obywatelskim, dlatego że jakby one znają to jakby z drugą stronę, znają i sektor, ale znają też jak funkcjonuje, że tak powiem, administracja, czy samorządowa, czy rządowa. To się mieszczą w tej wytycznej dotyczącej odpowiedniej wiedzy. Właśnie, to jest, zaczynają się pewne wątpliwości. Ale na przykład, ja nie mam wiedzy na temat, znaczy ja jakby widzę tylko od jednej strony, natomiast... To też jest dyskusja z prawnikami, czy to jest nie, no, ale to jest, to jest właśnie to, że zapisanie to tutaj tak w ten sposób, ale, no nie daje manewru. Więc ja bym odszedł od zapisu tego dotyczącego i dał to w kompetencji ogłoszenia, tak? Prezesa Rady Ministrów ogłaszającego nabór. Czy to jest zdanie wszystkich członków Rady, czy ktoś ma inny pomysł, bo żeby, bo przypomnę, to proponował, żeby to było w kompetencjach prezesa Rady Ministrów. Tak. To niekoniecznie ustawa. Rozumiem, że wszyscy zgadzamy. Tak. Dobrze. Idziemy na artykuł 6, tak? Artykuł 6? Znaczy ja mam wątpliwości co do tego, dlatego że to będzie prowadziło do sytuacji konfliktowych w obrębie, dlatego że to jest mocno nieodwoływalny prezes, a może powodować konflikt przy zmianach politycznych. I dosyć mocno, prawda, ograniczać możliwość działania tego centrum, tak? Niestety ja bym to jednak zgrał z kadencją parlamentarną czy rządu, żeby to jednak dać kompetencje prezesowi Rady Ministrów, że szuka sobie współpracownika, z którym może współpracować, a nie na zasadzie takiej, że będą w dużym konflikcie i będą do siebie strzelać i później będzie wymiana przez parę miesięcy, a nic się nie będzie toczyło. Bo mimo wszystko w ministerstwach jakoś tam to funkcjonuje, tak? Na dzień dzisiejszy i tego zmiana ministra jednak nie powoduje tego. Tutaj przy zmianie prezesa mogą być walki o to kto, co i ograniczenie, bo duże kompetencje ma później prezes do decydowania o wielu rzeczach, tak? W ramach tej ustawy. Ale dobrze, ale jeżeli rezygnujemy z zapisu w artykule 5, że go nie jest taki szczegółowy, tylko to określa prezes Rady Ministrów. No ale mamy, ale nie, ale tutaj... I teraz pamiętajmy, zaprzestanie jakiegokolwiek wymagać określone w artykule 5, ustęp 1, 2 i tak dalej. Czyli ten zapis też musiałby się zmienić, bo już teraz nie mamy artykułu 5 bardzo szczegółowego, tylko to sobie określa premier, prezes Rady Ministrów i teraz... Tak samo ten zapis. Ale gdyby zapis był, że prezes Rady Ministrów może odwołać prezesa Narodowego Centrum przed upływem kadencji, kropka. Dołożony do tego. Dziękuję. Jestem za. Dlatego, że mamy sytuację taką. Zmiana polityczna następuje. Nie chcemy współpracować, nie toczymy boju, tylko wymieniamy płynnie, tak? A jeżeli jest powiedziane rezygnacji ze strony zdolności działania i tak dalej, to mamy sytuację taką, że zaczyna się bój, co zrobić, żeby zwolnić prezesa. I zaczyna się udowodnienie, że robił coś źle? No. A sektorowi to nie potrzeba, jeżeli to ma być organ, który ma wspomagać sektor. Ani temu człowiekowi, to dobrze nie robi. To są dwie możliwości właśnie pójścia w dwóch kierunkach, albo utrudnienia... Albo uczynienia prezesa osobą, którą nie można odwołać łatwo i bez powodu, albo
tak jak powiedział pan Witold, to ja rozumiem, że państwo teraz uzgodnią. A czy chodzi o to, żeby powiedzmy... Nie, nie, zrozumcie państwo jedno. Państwo przyjęcie tą ustawę na dzień dzisiejszy. My nie wiemy, co nastąpi za 3-4 lata i sytuacja taka, gdzie to podlega prezesowi Rady Ministrów i on ma prawo sobie tych współpracowników dobrać, powoduje, że nie mamy sytuacji takiej, że wszyscy się zastanawiają, jak tutaj zwolnić prezesa, tak? W moim odczuciu zapis, który obecnie występuje, jest jak najbardziej słuszny i do zachowania, dlatego że po pierwsze powiela on pewien szablon, który występuje w większości agencji, powiela z pewnością. Natomiast właśnie punkt 5 i 6 jest pewnym wentylem bezpieczeństwa, że niezatwierdzenie sprawozdania jest... skutkuje odwołaniem, w związku z czym co najwyżej do końca roku budżetowego i ścieżka się odwoła. Ale zrozummy jedno, niezatwierdzenie sprawozdania rocznego będzie świadczyło o tym, że nieprawidłowo wydatkowano środki publiczne. Nieprawda, znamy sytuację z doświadczeń Rady Radiofonii czy innych sytuacji, gdzie nie zatwierdzano, bo nie chciano przedłużyć kadencji. Okay. To znaczy, ja bym zostawił, mówię, prezes Rady Ministrów odwołuje prezesa Narodowego Centrum przed upływem kadencji. Może odwołać prezesa Narodowego Centrum przed upływem kadencji, kropka. Prezes Rady Ministrów określa tryb. Nie wiem, czy legislatorzy się na to czyli innymi słowy, Witold jest za tym, żeby wzmocnić rolę prezesa Rady Ministrów. Oczywiście. No bo to jest kwestia dyskusji. To nie właśnie chodzi o to, że jaka była intencja, czy jest jakby wzmacniamy prezesa, to pani powiedziała, znaczy wzmocnienia prezesa Rady Ministrów, a to jest tylko prezes Narodowego Centrum, jest tylko wykonawcą, czyli on po prostu wykonywać pewne techniczne rzeczy, czy też ma być też jakąś postacią, która kreuje tą politykę i w związku z tym rzeczywiście jego tak utrudnienie jego odwołania jest wtedy jak najbardziej wskazane. Natomiast jeżeli ma być tylko wykonawcą pewnej polityki, jaką kreuje rząd, jest tylko ten, to rzeczywiście to, co mówi pan Witold, czyli o możliwość każdej chwili odwołania, bo uważam, że mam teraz lepszego kandydata na realizację mojej, premier uważa, że znaczy, ma lepszego zwrócę kandydata. Tylko na jedną uwagę. Ta agencja zajmować się będzie konkursami. Decyzję będzie podejmował prezes. W momencie, kiedy będzie konflikt pomiędzy prezesem agencji a prezesem Rady Ministrów, może być sytuacja taka, że konkursów nie będzie. Więc pytanie, czy my chcemy mieć sytuację, tworzyć sytuację, która będzie prowadzić do konfliktu przy wszelkich zmianach politycznych. Choć ja rozumiem, że wzmocnić, jeżeli byśmy mieli niezależną służbę cywilną i tak dalej, ale większość agentów rządowych, łącznie na przykład z niezależnym regulatorem telekomunikacyjnym, każda zmiana prezesa regulatora telekomunikacyjnego powoduje, że pewne rzeczy nie funkcjonują, bo tam są decyzje podejmowane przez prezesa tego. I w związku z tym, no tutaj bym bardziej wzmocnił rolę prezesa Rady Ministrów, który może sobie dobrać, tak? Ja rozumiem ten tok dyskusji, ale wydaje mi się, że jeżeli by coś przy tym przepisie zmieniać, to ja bym jednak powiązał takie odwołanie ze zmianą na stanowisku prezesa Rady Ministrów, a nie z taką dowolnością, że prezes Rady Ministrów kiedy chce to odwołuje, dlatego że wszystkie te agencje rządowe w różnych państwach mają jednak pewien określony przez ustawodawcę stopień autonomii, inaczej nie ma sensu ich powoływać, bo w innym przypadku nie, ale dokończymy. W innym przypadku, jeśli się nie powołuje agencji, to wystarczy w strukturze urzędu administracji publicznej wytworzyć odpowiednie jednostki i wtedy to jest tam wtedy się tymi kryteriami i tymi zasadami kieruje. Już powstaje coś takiego, to ja jednak, przepraszam, że odmiennie niż kolega Zakrzewski, byłbym jednak za tym, żeby to był jakiś stopień autonomii i to pozycja tego prezesa, żeby jednak nie była taka, że on jest w każdym momencie do odwołania. Proszę, rozumiem, że w przypadku zmiany rządu, na przykład powołania nowego prezesa Rady Ministrów i tak dalej, to nowy prezes Rady Ministrów mógłby mieć takie uprawnienie, tak, żeby rzeczywiście wtedy tak. Ale w sytuacji, gdy jest to ten sam rząd, ten sam prezes Rady Ministrów, to nie, nie,
to muszą jakieś merytoryczne przesłanki zajść, bo inaczej przecież weźmy też pod uwagę, że ktoś musi zgodzić na to, żeby tą funkcję pełnić. Jeżeli ktoś z nas by chciał na przykład pełnić tą funkcję, to by się mocno zastanowił przed zgłoszeniem swojej kandydatury w takiej sytuacji. Znaczy nie, to znaczy ja bym się przychylił do tej... Ja nie, ty od razu mówię. Ja bym się przychylił do tego rozwiązania, co Krzysztof mówi, czyli że... Jedna propozycja to jest taka, żeby zostawić tak, jak jest, a druga propozycja to jest taka, żeby przyjąć rozwiązanie dokonywane przez Krzysztofa, żeby przy zmianie tego stanowiska istnieje możliwość wcześniejszego odwołania... Ale jeszcze raz, ja powiedziałem, jeżeli w ogóle, bo ja się nie wiem. Jeszcze w tym wątku się utrzymując, chciałbym też zauważyć, że w tej sytuacji, w tym potencjalnym pacie, tak, radę, w której trzech członków powołuje premier i jednego minister finansów, więc i rada zatwierdza. No tak. Więc tutaj jest też element w tym momencie. Ale to nadal buduje w środku w instytucji konflikt. Mi się trochę marzy sytuacja, w której zmiana, nie wiem, że jestem idealistą, zmiana na funkcji, nie wiem, partii czy zmiana rządu nie będzie powodowała, że kogoś praca zostanie zmieniona na kartę, nie tylko po to, żeby go odwołać. No właśnie. Że oni szukają takiej furtki, a żeby uniknąć w przyszłości takiej sytuacji, że będziemy chcieli przyznanie tego z Rady Ministrów, nowy prezes dojdzie do wniosku, że kiedyś nowego szefa ma inną wizję, ma do tego prawo, tak? Bo uważam, że każdy premier ma prawo, uważam, że tyle prawa, ile odpowiedzialności. To jest jego odpowiedzialność, jego prawo i nie można mu tego zabrać. W związku z tym pozostawienie takiej krótki spowoduje, że możemy komuś podziękować, przyjąć sprawozdanie, podziękować za kawał dobrej roboty i zmienić do wniosku ze zmianą, nie wiem, prezesa Rady Ministrów, zmienić również szefa agendy. I zrobić to w świetle, nie wiem, braw, kwiatów i podziękować komuś za dobrą pracę, a nie wypowiedzieć tej sytuacji, której też następny będzie szukał pomysłu na to, jak komuś udzielić, jak to się mówi po mojemu, skwitowania tylko po to, żeby go odwołać. No, to trochę nie o to nam chodzi. Nam chodzi o to, żeby ten trzeci sektor był wolny od tego typu sytuacji po prostu. Zupełnie pozytywnym tego słowa znaczeniu. I taka jest nasza intencja. Czy się ze mną zgadza? Czy ktoś ma inne zdanie? Jeśli nie, to w takim razie pozwolimy sobie to też przyjąć do naszych. A, bo nie wiesz, my chcemy wypalić to. Za chwilę. Zaraz mu wytłumaczysz, to się spóźnia, musi chwilę potem pokazać. Idziemy dalej. Nie no, żeby nie. Dobrze, idziemy chodzi? Dalej. Artykuł... Siódmy? Dalej, drugi artykuł siódmy. No tutaj mamy ten... analogia, tak, do określenia kompetencji. Jeżeli tam zostawiamy to szefowi Radzie Ministrów, to jest bardziej przy zastępcy. Co do odwołania zastępców, to ja się zgadzam na wniosek szefa. No to wiadomo. Artykuł 8. Ja się bardzo mocno przywiązuję do pewnej ciągu logicznego. To moja wada, przyznaję się szczerze. I dla mnie w punkcie 5 potrzebne jest, pod punkcie 5, w ustępie 5 artykułu 8, potrzebna jest zmiana kolejności. Najpierw się tworzy plan działania, a do planu budżet, a nie budżet, a potem plan działania. Teraz w punkcie 5 mówisz projekt rocznego planu finansowego. Artykuł 8, ustęp 5. Tak. Plan działania, do planu działania dopiero się tworzy budżet, a nie według budżetu tworzy się plan. Oczywiście. I tutaj bym zwróciła uwagę na taką logikę, jeśli bym mogła. No wiesz co, Małgosia, ale może to jest celowy zapis, no. Ale nie bez ironii to mówię. No najpierw jest jakiś budżet, na podstawie którego się. Ja nie wiem, jak to było pomyślane. To pewnie pan dyrektor wie, jak to było. Jeżeli w tym planie jest napisane, że finansowanie Narodowego Centrum odbywa się, nie jest to określony katalog, z czego jest zamknięte, to ja nadal bym chciała, żebyśmy najpierw omawiali. Artykuł 8, ustęp 5. Chodzi o kolejność punktów 1-2. A potem za. Do tego przyjąć. Chodzi o to, czy najpierw ma być jajko, czy kura, czy na odwrót. Czy najpierw ma być... Znaczy tutaj logika... Logika? Nie, tutaj logika jest prawdopodobnie pod względem budżetu państwa, dlatego że finanse
tego, tej agencji rządowej wynikają z budżetu państwa. No, tylko ja też sobie zdaję sprawę, że jak się tworzy budżet państwa, to najpierw się odpowiednio wcześniej bierze, składa to, co chce się zrobić do tego budżetu państwa. I potem jak się redukuje budżet konkretnej agendy czy konkretnego ministerstwa, to się wycina zadania, tak? Ale... Ale w kontekście twojej wypowiedzi warto zauważyć, że punkty 4 i 5 tego są w odpowiedniej kolejności. To znaczy najpierw jest sprawozdanie, a potem sprawozdanie finansowe. Nie będę tego dawała pod głosowanie, tylko rozumiem, że się arbitralnie. Ktoś jeszcze mamy do artykułu 8? Ok, jeżeli nic, to artykuł 9 i tutaj rozumiem, że punkt 18. No tak, ja zgłaszałem to już w indywidualnym trybie taką uwagę do artykułu 9. Mianowicie, ale to jest raczej pytanie do pana dyrektora skierowane, czy ta rada to znaczy jeżeli to jest organ o charakterze kontrolnym, nazwijmy to tak, czy o charakterze nadzorczym, czy i tak dalej, to moja wątpliwość jest taka, ponieważ to jest agenda rządowa, to oczywiście możemy przyjąć taką zasadę, jaka tu jest odzwierciedlona, to znaczy, że to sam rząd tą kontrolę w większości jakby wykonuje w tej Radzie i to jest tak tu zapisane. Chodzi mi o ilość członków, tak? To znaczy mamy w sumie, nie wiem tego czytał, bo to 7, i z tego dwóch członków ma reprezentować organizacje pozarządowe, czyli taka mniejszość. Ta, nie, nie, jest wyraźnie. Obecnie jest już, że organizacje... Nie, zaraz, ja chciałbym skończyć mówić, przepraszam. Niezależnie od tego, przez kogo są wyznaczeni, to 2/7 składu powoduje możliwość, znaczy pewną transparentność tego organu, bo wszyscy otrzymują te same dokumenty, informacje i tak dalej i mogą nimi dysponować w sposób określony przez prawo, ale również w jakimś sensie pewnie informować i tak dalej. Ale powoduje to, że to jest tak nikła mniejszość, tym bardziej, że reszta, że z wyjątkiem jednego członka, który jest wyznaczony przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czyli z ich trzech spoza rządu, a czterech jest z rządu, czyli w składzie tej rady większość jest wyznaczana przez rząd, wszystko jedno przez kogo w rządzie. I ta większość może być dyscyplinowana, to znaczy na przykład prezes Rady Ministrów, który wyznacza prezesa Narodowego Centrum, zarazem ma wpływ na to, których to czterech członków będzie w tej radzie ze strony rządu. Czyli ja po prostu nie widzę, jak ta rada miałaby jakieś kontrolny mechanizm tutaj, jakby miał funkcjonować, skoro, jeżeli to jest intencja, skoro rząd ma tu większość. Gdybyśmy mieli na przykład chociaż taką sytuację przykładowo, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza na przykład dwóch członków, a prezes Rady Ministrów też na przykład dwóch członków. Mielibyśmy, to znaczy mi chodzi o to już mielibyśmy lepiej zdefiniowane te funkcje kontrolne, że większa skuteczność by ich była. W tej sytuacji, w jakiej tu jest zapis, no to w oczywisty sposób, przepraszam, ale to jest tak, że większość rządu sama siebie kontroluje. To jest jedna uwaga moja. Druga, niezależnie od tego, znaczy dla mnie najlepszym wyjściem byłoby, gdyby to było trzech członków reprezentujących organizacje pozarządowe na przykład, albo cokolwiek takiego. Ja nawet w swojej uwadze napisałem, żeby większość była z tej strony. Znaczy tylko... Jeszcze sekundę, dobrze? I druga sprawa, niezależnie od tego, ilu tych członków będzie, to w punkcie 4 moim zdaniem to powinien być zapis wyznaczanych przez część pozarządową Rady Działalności, stronę pozarządową. Gdzie? Dwóch członków organizacji pozarządowych wyznaczonych. Nie, wyznaczanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego. A ja bym tu zapisał wyznaczanych przez stronę pozarządową Rady Działalności Pożytku Publicznego, bo zgodnie z ustawą w Radzie są strony i to jest coś innego. To było zgłaszane. Tak, tylko tyle, że to było ogłoszone na tym, ale dzisiaj przynosimy poprawki w całości. Znaczy ja powiem jedno. Ja bym się obawiał tego zapisu w Radzie Narodowego Centrum dotyczącego organizacji pozarządowych w większej ilości niż, dlatego że wtedy by
spadła pewna odpowiedzialność, organizacje by brały odpowiedzialność za działanie tej agencji rządowej. No niestety, wolałbym, żeby jednak mimo wszystko tam, gdzie nie mamy wpływu, jednak nie brać odpowiedzialności za coś, co jest czystą działalnością linii politycznej, okay, czy decyzji i tak dalej. Więc tutaj bym był ostrożny, tak? Co do tego. Jesteś za tym zapisem, żeby dwóch pozostało. Znaczy, jaka formuła, ja w ogóle uważam, że takie ciało wcale siedmioosobowe nie musi być, czy tam tego, może być mniejsze. Ja jestem zwolennikiem raczej mniejszych ciał kontrolnych, bo to jest bardziej sprawne do tego, ale tutaj widzę, że wskazano po prostu, bo tutaj zauważmy, wskazano, że prezes Rady Ministrów wskazuje trzech członków, ale dodatkowo minister finansów wskazuje jednego członka, tak? Tutaj jest kierunek, że jednak minister finansów. Pytanie, czy w jakiś sposób, powiedzmy, no ale to nie ma znaczenia. Okay, tak, dobra. Jeszcze, takie techniczne, bo tu członkiem Rady Narodowego Centrum może być osoba, która tutaj ten i nie ma nic o obywatelstwie. Czy to znaczy, że może być tutaj cudzoziemiec? Tak przy prezesie było, że obywatelstwo polskie, które się dyskutowali, czy może być wojny. Nie, no tutaj, a tu ale raczej, nie. Ja bym w ogóle... Znieść to przy prezesie, to uważam, że... Tutaj też byśmy... Nie, ale chcemy znieść te reguły. Słuchajcie Państwo... Przewodniczącego Rady Ministrów, jeżeli chcemy, żeby prezes Rady Ministrów sam wyznaczał wymogi do konkursu na prezesa Rady, no to musimy mieć konsekwencje. Tak. Tak samo przy członkach Rady, on musi do tego, tak? Tak. A to nie on dookreśla do określa wszyscy, czy tylko tych powołujących. Okej, ale tu chodzi o to, że to on musi do określić, tak? Bo ja uważam, że te kompetencje powinny być wspólne w tej materii. No. Na coś musimy się zdecydować. Jeżeli zdecydowaliśmy się tam, że to do ktoś ma ta osoba, to tutaj też... Czyli punkt drugi w ogóle wylatuje, tak? Tak, by wyleciał kompletnie. Natomiast uwaga tylko głosów. Znaczy ja mam taki pomysł trochę... Tak, wszyscy czujemy, że dwóch reprezentantów trzeciego sektora, bo rozumiem, że taka była intencja, jest mało, jeżeli mówimy o czterech reprezentantach rządowych, a udział strony prezydenta jest tak naprawdę kwiatkiem do golucha. Wszyscy czujemy, że daje to możliwość transparentności, czyli dostępu do informacji w jakimś stopniu, ale nie wpływania na decyzje Rady. Myślę, że wszyscy zdajemy sobie sprawę, że jeżeli Rada ma 1,5-milionowe, to członkowie Rady odpowiadają zgodnie z przepisami prawa powszechnego za zarządzanie i to jest duża odpowiedzialność. Nawet nieważne, czy są członkami trzeciego sektora, czy są ministrami, czy są powołani do jakiego klucza, ich odpowiedzialność zgodnie z literą prawa jest taka sama. W związku z tym ja się zastanawiam nad tym, czy jeżeli cokolwiek nie rozszerzać, to nie pójść w kierunku, żeby zaproponować, żeby prezydent, jak powiedział Krzysztof, miał dwie osoby i na przykład jedna z tych osób powołanych przez prezydenta była też reprezentantem trzeciego sektora. Na przykład. Bo to spowoduje niedachwienie proporcji proponowanych przez stronę rządową, bo to będzie jedna osoba więcej i fakt o tej proporcji tak do końca nam nie zachwieje, a da większą możliwość wyboru, tak? Trochę polemicznie do głosu, że Rada ma jakąś straszną odpowiedzialność. Rada jest tylko opinii wydawczym ciałem. Ta odpowiedzialność nie ciąży na członkach Rady w żadnym stopniu. Znaczy, zatwierdzanie wszystkiego jest w rękach prawa. Nie, zatwierdza, dlatego że to jest typowa Rada Nadzorcza Agencji Wykonawczej. Tak, tak, no z tych kompetencji. A tu są tylko opinie, zatwierdza pełnomocnik. Nie, nie, to jest, typowe dla Rad Narodowych Centrum, tego, bo to jest wzór z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w sprawach. Artykuł 12. Rada wyraża opinię w sprawach. Wyraża opinię, nie podejmuje żadnych decyzji. Rada wyraża opinię w sprawach projektu rocznego planu działalności, okresowego sprawozdania, rocznego sprawozdania działalności Narodowego Centrum i tak dalej. A w punkcie 7 tego paragrafu 8 jest tylko pełnomocnik wszystko da. Okej. Dobra. Okej. Znaczy ja mam pytanie
do tego ministra finansów. Dlaczego akurat wskazuje ministra finansów jako osobę, która wyznacza osobę? Teraz finansów publicznych. Wypływa to tak jakby wiele rzeczy z tego typu zależy od tego u podstaw naszego założenia, żeby usprawnić te działania i znaczy wokół budowania wcześniej czy później i tak zawsze spotykamy się z ministrem finansów i jego przedstawicielami, że chcemy coś naprawdę zmienić i dlatego najlepiej, żeby od początku człowiek, który w Ministerstwie Finansów jest kompetentny i właściwy, uczestniczył w pracach i wszystko wiedział. Bo i tak by nie ominiemy. Bardzo dobrze. Ja podnoszę na własnym przykładzie. Tak raz zdarzyło mi się uruchamiać na zasadzie rezerwy celowej konkurs. To by zostało w naszym wolontariacie, organizacja może wystąpić, była decyzja pani premier, była decyzja ustalone warunki konkursowe, decyzja właściwego ministra. Przesunięcie nawet o 3 miesiące czasu ogłoszenia konkursu było uzależnione od ministra finansów. Nie, ja to doskonale rozumiem, że minister finansów w państwie polskim jest bardzo ważną osobą. Tylko czy można to różnie skonstruować. Tylko czy biorąc pod uwagę zadania, jakie stają przed tym Narodowym Centrum, de facto, jak się czyta tę ustawę, to dla mnie to jest po prostu przejęcie FIO. To jest jedyne... ale tutaj tak naprawdę mówimy o FIO, nie? Czy akurat... To jest istotne, żeby akurat minister finansów był tym ministrem, który ma swojego reprezentanta w Radzie tego Narodowego Centrum, bo jeśli to już i premier jest najważniejszy i to wszystko jest pod premierem, no, a w końcu to on o wszystkim decyduje, to być może przedstawiciele innych ministerstw konstytucyjnych powinni zasiadać w tej Radzie. No, ale tutaj... Premier może zawsze tak wyznaczyć ich. Natomiast jak widać jakąś klucz kompetencyjny. Natomiast z punktu widzenia operacyjnego jesteśmy na stanowisku, że Ministerstwo Finansów jest kluczowym ministerstwem w sprawnym działaniu. I chcemy, żeby ono było na pokładzie od początku i żebyśmy nie musieli. To jest ominięcie pewnego szczebla, że jeżeli oni będą uczestniczyć w procesie, to są ludzie, którzy się tym zajmują. To po prostu oszczędzamy sobie też pracy w tłumaczeniu potem o co chodzi, bo trafimy do nich wcześniej czy później. Takie jest doświadczenie moje. Jeżeli premier jako osoba tworząca agencję, osoba odpowiadająca za to, chce mieć w składzie rady kogoś z Ministerstwa Finansów, to ja uważam, że i to mówię, ja to wiem po swoim doświadczeniu, tak? Naprawdę 3 miesiące, 4 przesunięcie daty ogłoszenia konkursu ze względu na niemożliwość znalezienia wspólnego języka tempa pracy między danym ministerstwem a Ministerstwem Finansów. I to nieważne, którego rządu to dotyczy, tak? Żeby była jasność. To jest po prostu kwestia ułatwienia współdziałania. Ja to naprawdę rozumiem. No ale osoba, uważam, Ministerstwa Finansów, która będzie desygnowana tutaj do tej Rady, to moim zdaniem, jeśli się decyduje pracować w tej Radzie, to powinna duchem tej Rady iść i powiedzmy, no, tak działać w ministerstwie, żeby ta Rada miała zabezpieczone jakieś środki no, na tą działalność i tak dalej. Ja uważam, że to jest bardzo słuszna sprawa. Co robimy dalej z tą reprezentacją? Przygotowujemy nasz wniosek, że chcielibyśmy, żeby prezydent był dwie osoby, w tym jedną ze strony pozarządowej, czy odpuszczamy w ogóle? Nie ma sensu o to walczyć. Znaczy, ja uważam, że jeśli chodzi o skład Rady, to my nie musimy się wypowiadać stanowczo, ile osób, kto ma, ale ja bym jednak zaznaczył w naszym stanowisku, że uważamy, że powinien być ten skład Rady na tyle zrównoważony, czy taki, żeby mogła ona lepiej spełniać funkcje kontrolne. To bym zapisał jako ogólny postulat. Bo to można na różne sposoby później ewentualnie realizować. I jeśli chodzi o tego ministra finansów, to zdecydowanie tak, ale na przykład my w Radzie Działalności Pożytku Publicznego mamy poważne problemy, jeśli nie mamy członka z
akurat z Ministerstwa Finansów. To jest zwykle kluczowe ministerstwo we wszystkich sprawach. No, to... Czy możemy przyjąć taką propozycję, którą zaproponował Krzysztof, żeby w ogóle stanowisko napisać, żeby zrównoważyć ilość członków w Radzie, tak aby ułatwić funkcję kontrolną? No można. Tak. Tak jest. To jest też w artykule drugim powiedzieliśmy sobie, w punkcie drugim w artykule 9, że to jest konsekwencja, że jeżeli nie chcemy do określenia funkcji, jakie ma kompetencje spełniać, ponieważ tym bardziej nie powinno stanowić kompetencji członka Rady Nadzorczej, że musi być to spełnione dokumentu. Artykuł 10. Może chwileczkę, jeszcze raz, w ustępie drugim, co robimy z tym ustępem? No, wiedziałam, że tak będzie. No, mówiłem, że wcześniej powiedzieli, bo wyjaśniał. Ja zrozumiałem, co w czwartym 2 jest, bo to dotarło. Tylko prezes Rady Ministrów, żeby to określił. No, dobrze. Tak, tym bardziej, że przepraszam, tym bardziej, że potem wchodzimy w takie różne właśnie to niespójności, gdzie na przykład w 10 ustęp 6, kiedy można odwołać, czy kiedy się odwołuje członka Rady Centrum, to na przykład wtedy, kiedy on przestanie korzystać z pełni praw publicznych i był skazany prawomocnym wyrokiem, ale jak już się przestał cieszyć nieposzlakowaną opinią, to już nie jest żadna przesłanka, tak? Bo później przy odwołaniu ta nieposzlakowana opinia jest tak skromnie pomniejsza. Też się zastanawiam. Ale wiem, dobrze, na pewno, ale wiem na pewno, że ja się tam nie nadaję. Pociągnąłeś trochę dalej. Ja mam artykuł 10 do punktu 4. Czyli członka Rady Narodowego Centrum odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek Rady Działalności Pożytku Publicznego. Ja rozumiem, że chodzi o dopracowanie pozarządowej części. To chodzi o tych dwóch desygnowanych przez... Tutaj trzeba doprecyzować, tak? Jako taka kogo. Jest doprecyzowane tylko i wyłącznie, że dotyczy to tych dwóch reprezentantów organizacji pozarządowych wyznaczonych przez Radę Działalności Pożytku. Tu jest odniesienie do artykułu 9 ustęp 1 punkt 4. Ale to jest trochę niekonsekwencja z dalej do tego odwołuje w przypadku czegoś tam. Jeżeli weźmiemy i literalnie przeczytamy punkt 4, czyli odwołuje na wniosek Rady Działalności, to bierzemy 6 punkt. Przy tych wszystkich sytuacjach nie można odwołać, jak Rada powie nie. Nie, ale tak też taka jest intencja, żeby nie można było sobie kogoś powołać i nagle... No ale przepraszam, no jeżeli... To jest duża rezygnację, a Rada się nie zgodzi na jego odwołanie. No na przykład. Nie, chwileczkę, ale my opiniujemy 9 ustęp 2 w taki sposób, jak to zrobiliśmy, to 10 ustęp 6 jest też do remontu, dlatego że tam jest punkt 4, który się odwołuje do 9.2 i tu już to przestaje w tym momencie funkcjonować. Ale też nie wiem, czy to jest jakby nasze zadanie, żeby proponować precyzyjne... Nie, legislacyjne zmiany. Konkretny zapis, że uważamy, że powinno być to... Nie, ale mówię, tutaj są niekonsekwencje, bo tego... Bo jeżeli to jest, wiesz, w punkcie 4 jest powiedziane, że Rada na wniosek Rady, czyli Rada musi... wniosek tak samo zrobić, to znaczy, czyli... To znaczy niewypełnianie, to nie należy wypełniania obowiązków. No właśnie, to jest bardzo ocenne. Jakich obowiązków i co to jest nie należy to wypełnianie. I to ocenia. Niewypełnianie obowiązków to akurat jest bardzo wydaje, jeżeli ktoś uczestniczy w spotkaniach. A nie należy te wykonania, iśmy, przyjdzie i je sałatkę? Tak. Idźmy dalej, punkt 7. Też jest niespójny, dlatego że jest w przypadku odwołania lub śmierci członka Rady organ, który go powołał. Organem, który go powołuje, jest prezes Rady Ministrów. To jest organ powołujący. Na wniosek wnioskodawca, na wniosek tego tam prezydenta czy coś. Ale to taka była intencja. Do którego? Powiedzieliśmy sobie, że chcielibyśmy, ażeby... A, kadencja. Tak, no to z kadencją to samo, sekwentnie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że 5-letnia kadencja jest niespójna z kadencją Rady Działalności Pożytku. Czy chcemy, to jest pytanie merytoryczne, czy chcemy zostawić sytuację, w której my kończymy swoją kadencję,
rekomendujemy komuś do członka jako reprezentanta do Narodowej Rady Narodowego Centrum i następna rada nie ma możliwości, ale rozumiem, że to nam nie przeszkadza i to nie. Przeszkadza. Mnie nie przeszkadza. Ale mnie przeszkadza. Nie, no przepraszam bardzo, no tutaj mamy... Nie ma reprezentanta, to jest inna kadencja. Tak, tylko patrzmy, Małgosia, tego, że kadencja prezydenta też jest inna. My mamy tutaj trochę niekonsekwencje w tej kadencyjności, dlatego, że inna jest kadencja Rady, inna jest prezydenta, inna jest parlamentu, tak? Więc... I dlatego kadencję Rady Narodowego Centrum przyjęto jako odrębny tryb. Jako, i stąd wiązanie jej z innymi byłoby... Tak, tylko że ja bym tutaj dał taką możliwość mimo wszystko Radzie kolejnych kadencji. Spójnie z tym powołuje i odwołuje prezesy Rady Ministrów na wniosek Rady Działalności Pożytku, żeby była ta możliwość odwołania. Bo jeśli chodzi o członków, to jest trochę bardziej skomplikowana procedura, dlatego że dzisiaj, kiedy się reprezentantem trzeciego sektora i porozumienia pracy, jest to rada decyzji, czy nadal chce poszedł pracować do biznesu, czy nadal chce, żeby go reprezentował trzeci sektor, bo może chcieć, może nie chcieć. Natomiast ja wrócę do tego trwającej kadencji. Czy uważamy, że kadencja Rady powinna być spójna z kadencją prezesa Rady? Prezesa centrum. Znaczy to tak jak jest powoływany prezes tego, tak Rada Nadzorcza jest powoływana. No przepraszam. Ale ja mam prosto tylko odmienne zdanie. No i słusznie. Bo ja uważam, że ktoś się zobowiązuje być przez rynka. Rozumiem, że większy kłopot ma rząd niż my. Ja nie mam naprawdę nic przeciwko temu, żeby Rada Działalności Pożytku Publicznego, czyli jej strona pozarządowa, kogoś zaproponowała, on został powołany, był tam sobie te swoje 5 lat, ponieważ będziemy proponować ludzi, którzy się na to nadają i mamy do nich zaufanie, a oni nie wykonują w naszym imieniu tam żadnych czynności. To jest samodzielna, odrębna funkcja. My tylko proponujemy kogoś, kogo uważamy, że ma odpowiednie kwalifikacje i tak dalej, i tak dalej. On nie ma obowiązku się nam sprawozdawać, ani nic takiego. No przecież to jest okej. To więc pierwsza sprawa jest taka, to my, jeśli powołamy kogoś, to odrębnie niż kolega Zakrzewski, uważam, że nie powinna się ta osoba zmieniać w przypadku, kiedy się zmienia Rada Działalności Pożytku Publicznego. To jest poważne potraktowanie. Nie, to jest trochę inne. Nie, zaraz. Ma się zmieniać w momencie, kiedy zmienia się prezes. Nie, ale ja odpowiadam, bo była też dyskusja na ten temat. Natomiast również uważam, że nie ma się zmieniać wtedy, kiedy się ma zmieniać prezes. Przynajmniej nie ci członkowie, którzy zostali przez Radę Działalności Pożytku Publicznego zaproponowani. Natomiast wskazuje tylko na to, że w przypadku zmiany rządu na przykład, no to wtedy osoby wyznaczone przez prezesa Rady Ministrów, czy na wniosek ministra finansów, czy nie, to jest pytanie, czy one dalej pozostają członkami Rady, bo nie, może nie doczytałem. Ale chyba tutaj nie ma... Z założeń powinni pozostać. Tak, ale tu chyba nie ma żadnego właśnie trybu. Czekaj, może się mylę. Nie ma żadnego trybu, który polega na tym, że w momencie, kiedy się zmienia rząd i na przykład ktoś, kto został raz wyznaczony przez na przykład prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra finansów do tej rady, żeby był odwoływany wtedy w momencie zmiany rządu. Tak przynajmniej nie znajduję tego w tym artykule 10, ustęp 6. Znaczy, tutaj... I jeżeli mamy jakiegoś podsekretarza stanu na przykład, który będzie do tej rady powołany przez, nie wiem jaka to będzie ranga, ale przykładowo, przez poprzedni rząd, to on według tych przepisów moim zdaniem do końca tej kadencji rady pozostaje. I to jest problem. To jest pytanie, czy to w ogóle miało tam być? To jest jeszcze część nie będzie regulowane w statucie. Przy takim zapisie ustawowym nie. Nie może być. No jak jest w ustawie tak zapisane, kiedy jest odwoływany, to jest... Bo statut nie może zmienić. Jeżeli jest napisane, że kadencja trwa 5 lat i że odwołać można tylko w przypadku, wymienionych przypadkach, bo jeżeli będzie napisane, ustania członków są w Radzie określi statut, to wtedy tak. To wtedy jest okej. Okay. Natomiast tutaj jest tak, że przy tym zapisie nie mają Państwo żadnego pola manewru. Statut jest dokumentem niższego rzędu.
Czyli wiemy, albo to jest uwaga. Tak, to oczywiście. To nie jest uwaga w naszym interesie, tylko te, ale te w państwa w pewnym sensie, żeby rzucić na to jednak okiem i przepracować te przepisy. Pytanie, bo... czy po prostu Rada nie może sobie po prostu powiedzieć, bo to Rada ma jest tylko opiniodawca, tak? Z tego. Ale... Zaopiniuje, to też jest tak, że jakby ale rada brak opinią... takiego zapisu właśnie spowoduje też sytuację konfliktową, tak? Zwłaszcza w momencie, w którym mamy niespójne dokumenty polegające na tym, że w składzie rady ma być ktoś, kto wspiera, kto jest wyznaczony przez właściwego ministra do spraw finansów, tak? To minister finansów. I w tym momencie jego kadencja trwa nadal, to jego przełożenie na... Jest żadne. Żadne. Jest może być żadne. Tak. I to jest stanie spójne. Ale pytanie będzie też jego obowiązków członków rady wobec organów, które wnioskowały o ich powołanie. Bo na przykład pobiedy tam członkowie rady, ale na przykład właśnie ten człowiek z Ministerstwa Finansów, czy on ma obowiązek się jakoś spowiadać ministrowi finansów, czy odwrotnie wykonywać jego polecenia? Ja zrozumiałam, że intencją ma być ułatwienie współpracy pomiędzy właściwymi osobami, a centrum, a nie spowiadanie. Znaczy, nie spowiadanie się raportowanie jakoś na wdrożenie jakiejś dwustronnej komunikacji. Nawet jeżeli on raptem zmienia się minister, to wypadałoby, żeby minister miał człowieka, z którym mu się to współpracuje. Czy wszyscy się z tym zgadzamy? Tak. To już co do rady się z nami zgadza, to jest jego wniosek. Dobrze, to też ogólny sposób trzeba będzie. Ale ja mam jedną uwagę co do wcześniejszej wypowiedzi dotyczącej tego powoływania i odwoływania generalnie członków. Otóż zapis, który jest w projekcie, jest jak najbardziej słuszny, bo wcześniej mamy mowę o tym na początku artykułu 10, że jest dwa podmioty powołujące członków. Prezydent powołuje, a nie desygnuje. No tak, tak. Prezydent, więc, więc dlatego ten zapis jest słuszny. Nie, ale gdzie prezydent powołuje? No, prezydent Rzeczypospolitej. Ale gdzie powołuje? Na członka Rady Narodowego Centrum. Nie, tak. Członka wyznacza prezydent. Nie, nie. Członka Rady Narodowego Centrum, który mowa, powołuje, odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Tak. Prezydent powołuje sam swojego członka. Członków Rady Narodowego Centrum. Nie może być tak, że prezydent powołuje, odwołuje prezydent Rzeczypospolitej. Można dyskutować nad niespójnością tworzenia, ale no... W paru przypadkach prezydent ma te prerogatywy dodatkowe. Czyli niby odwołanie jest też tych przykładowego ministra finansów, bo też jego może odwołać prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego. Ale gdzie to jest zapisane? Punkt 3. 10.3. Ja mogę zaproponować. No dobrze, przepraszam Bogdan jeszcze. No, przepraszam, zgadza się, ale to jest techniczny przepis. Proszę zwrócić na to uwagę. 10.3 jest technicznym przepisem. Kto kogo powołuje, czy kto sporządza, ale później w 6 jest napisane, w jakich tylko przypadkach go wolno odwołać, tak? I nie ma przypadku takiego, że zmienił się rząd, zmienił się minister, czy cokolwiek takiego. Nie wypełnia niewłaściwych obowiązków. W tej niespójności jest dopisanie w punkcie 6. Członka Rady Narodowego Centrum można odwołać również w przypadku. Odwołuje się również w przypadku. Ale może być na zasadzie... Masz dowolność... A to są jakby takie obiekty. No tak, tylko że... Ale słuchajcie, to jeszcze przepraszam, a te zapisy punkt 1.3 mówią też, że powołuje, odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek tutaj właściwie organu, czy tam na wniosek ministra finansów, czyli teoretycznie wynika z tego zapisu, że dany minister finansów może wnioskować również o odwołanie. Ale tak samo rada może... Ale chwila, o odwołanie kogo? Swojego przedstawiciela. Nie, bo nie jest wyraźnie powiedziane, że swojego przedstawiciela. Nie, członka Rady Narodowego Centrum, o którym mowa w artykule tam 9.1 na punkt 3, powołuje i odwołuje prezes Rady Ministrów na wniosek. Więc teoretycznie wynika z tego zapisu, że można prawo minister finansów odwołać. Ale punkt 6 zawęża przypadki bardzo duże. To jest taka, że... Jeżeli dodamy napis również albo między innymi, to będzie to... Albo poza tym. Ale właśnie, mnie się podoba propozycja pana Aniszczyka, żeby to był osobny ustęp, a nie punkt w punkcie 6, bo w punkcie 6 to się odnosi jakby do sytuacji, w których tak zwanej normalnej, wszystko się dzieje normalnie i jest kilka sytuacji, w których w trakcie jakby ta sama kadencja rządu jest i tak dalej, i tak dalej. Natomiast powinien być rzeczywiście osobny ustęp pod tym ustępem, który mówi o sytuacji takiej, gdzie jest zmiana ministra, zmiana i tak dalej. Ale tu jeszcze do 6.3 to naprawdę coś trzeba zrobić z tym nienależytym wypełnianiem obowiązków, jeśli to ma w ogóle zostać. I 4.
Bo to jest... I cztery. I cztery, tak, no cztery ale ja bym, przepraszam Państwa, ja bym sugerował, żebyśmy się nie głowili nad tą regulacją teraz, bo ta regulacja jakby nie dotyczy... Ja zwracam się uwagę, że w kodeksie pracy sformułowanie nienależyte wyłonienie obowiązków, jako powstała dozwolenie... Tak, tak, ja rozumiem i to... Nie, jasne, tylko my... Tylko w prawie pracy jest trochę łatwiej, bo ma się zakres obowiązków. To są zadania domowe kancelarii premiera, to są... Robienia, chodzi mi o to, nie nasze teraz, żebyśmy nie tracili czasu. Ale sobie ogólne uwagi, które mają tak. Z tego dokumentu wynikać, tak, że nas należy te obowiązki też jest... No co, artykuł 11. Znaczy ja mam uwagę do ustępu do punktu pierwszego. Tak. Znaczy ja bym skreślił to, zostawiłbym spośród jej członków i tutaj zwykłą większością i tak dalej bym wykreślił. I zostawił to w kompetencji regulaminu Rady, czy coś takiego. Dlatego, że tam powinno być określone zasady wyboru. No bo tutaj będzie narzucone, tak? Ale... No dobrze, ale jeżeli to jest kluczowa kwestia, to dlatego reguluje ustawa, a nie dowolnie regulamin. Ja bym tu nie był tak swobodny. Kto by powołał regulamin? No ale naprawdę wierzmy... Prezes zatwierdza. Nie, ale wierzmy no, jednak w to, że to ma być agencja rządowa, a nie w ustawie zapiszmy. No to w takim razie tutaj trzeba by było dopisać, na jakiej zasadzie są zgłaszani i tak dalej. No to są kwestie czysto techniczne. Dobrze, ja tu mam w tym kontekście do pana dyrektora pytanie, jeśli można. Chodzi mi o artykuł 11 ustęp 1. Chciałem zapytać, poza protokołem, jeśli jest notatka. Akurat nie ma ani, także mogę poza protokołem. Ale protokół jest. A, taką będzie. Ja ten pan pisze. Pisze. To bardzo proszę poza protokołem, bo albo zgłoszę do tego uwagę, albo nie, w zależności od tego, jak będę intencje rozumiał tego 11.1. Jak pan sobie, panie dyrektorze, wyobraża, kto to byłby? W tym obecnym składzie, wyobraźmy sobie, mamy dwóch członków przez Radę, jednego przez prezydenta, w sumie czterech przez rząd, tak? Jest prezes tej agencji i nie. Teraz... Nie, prezesa, nie, prezes... Ale ja nie skończyłem mówić, poczekaj. I teraz ta Rada wybiera przewodniczącego sobie. I pytanie moje brzmi... Kto, czy na przykład pomysł był taki, że to ma być ktoś z przedstawicieli rządu, czy to ma być ten, który go mianuje prezydent, czy to ma być ten, kogo mianuje część, czy Rada Działalności Pożytku Publicznego, czy to w ogóle nie było rozpatrywane w sensie takim zoperacjonalizowania funkcjonowania czegoś takiego. Kto jest przewodniczącym? Tak, tej Rady. Nie było, czyli jest to pozostawione takim, jest to otwarte. Kto jest najbardziej doświadczony, bo ja wiem, kto ma jakiś taki standing, że może tą funkcję pełnić, tak rozumiem, że... No dobrze, bo ja się zastanawiałem, czy pozostawiając na przykład ten skład tutaj taki, jaki jest, nie można by tu zaproponować, żeby przewodniczącego wybierać spośród członków wskazanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego, żeby dlatego, że przewodniczący Rady jest jakby primus inter pares tutaj, tak nie posiada żadnych szczególnych uprawnień, a nie ponosi też z tego tytułu dodatkowej odpowiedzialności, co ty podnosiłeś, że A miałoby to jednak ten efekt taki, że wszyscy oczywiście go wybierają, ale mają do wyboru tych dwóch, tak? I to by wie pan już bardzo upraszczało te wybory potem, tak? To jest uwaga na miarę tej, która tutaj padła podczas naszego pierwszego spotkania, żeby może transmitować zamiast udziału tych dwóch. Nie, ale ja zupełnie omówiliśmy się nad tą. Nie proszę bez nocy. Ale procedura, o której pan mówi, jest stosowana w różnych miejscach na świecie. Naprawdę to się tak robi wtedy i wtedy się osiąga różne efekty boczne. To może dajmy jednego przedstawiciela Rady. To co, ale kupujemy tą uwagę? Czy ale to proszę. Trzeba być składamy, to ja powiem sobie Rady, czy wystawiamy Krzysztofowi szansę złożenia tego wniosku samodzielnego? Nie, ja bym... Proszę was, nie dawajcie tej szansy. Rozumiemy, że Krzysztof podał samodzielnie. Nie. Jeszcze raz powtórzę. Artykuł 11 ustęp 1 brzmiał jak następuje. Pracami Rady kieruje, wybierany i tak dalej spośród członków
zaproponowanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego i tak dalej, i tak dalej. Ale to idźmy dalej. Czy do kompetencji przewodniczącego należy to decydujący? Nie, zaraz, zaraz. Ale dlaczego my nie mamy coś dla nas zrobić? Ale Krzysztof, no to zrób, idźmy dalej. No po co ma być wybierany? Może Rada wyznaczyć przewodniczącego? Ja to dam głosowanie. Kto jest za zaproponowaniem takiego zapisu, jak proponuje Krzysztof w uwagach zespołu? Ręka do góry. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób. Dobrze. Kto jest przeciw? No, proszę bardzo. A co będzie dalej, to znaczy, przewodniczący tej rady ma tak, jak czasami często ma tak, że przewodniczący ma głos decydujący czy równie liczby głosów. Czy będzie takie coś? Nie, to regularnie. Ja jeszcze bardzo przepraszam, żeby uniknąć jakiegoś hi, 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 ha, ha, ha. Informuję, że nigdy w życiu nie rozpatrywałem, żeby kandydować do tej rady, więc to nie było nic, co... Tak. Dobrze, to ja mam uwagę co do punktu artykułu 11 punktu 4. Ja niekoniecznie czuję, żeby informacje na temat listy uczestników, zatwierdzonego protokołu, w jakim trybie ma być przedawany do podpisu, ile dni to powinny być w ustawie. Dla mnie osobiście to jest dość szczegółowe. No jednak kurczę, coś ma ten przewodniczący do roboty, bo tu teraz czytam, że kopię zatwierdzonego protokołu przewodniczący przekazuje pełnomocnikowi w terminie 2 tygodni. No jednak, przepraszam, widzę, że tu jakaś jest szczególność. Tak. Nie, ja nie. Czy zgadzacie się ze mną, czy ten zapis uchwalacie? Tak, nadmiernie przemówię, bo... Na początku zapowiadałem, że mamy godzinę, którą przedłużyłem do 2 godzin, podsumowałem spotkanie, ale za 20 minut naprawdę muszę My też za 20 minut musimy skończyć, bo ja obiecałam niektórym, okay, że skończymy za 20 minut, żeby zdążyć wyjść na samochód, to... Bo odwiezie laweta. Samochód. Nawet teraz nie wsadzają nawet dla wycieraczy, tylko przysyłają. Następne uwagi do artykułu 11. Ja mam uwagę. Do ustępu 8. Nie wiem, jak to rozwiązać, ale wydaje mi się, że przy tym zakresie pracy Rady powinniśmy tutaj zróżnicować pomiędzy osobami, które są zatrudnione w administracji publicznej i takimi, które nie są zatrudnione w administracji publicznej. Dlatego, że przypominam, że wszyscy członkowie ponoszą podobną czy analogiczną odpowiedzialność za to, co się tutaj dzieje. To jest moim zdaniem poważna praca. Ona nie będzie obejmować tylko udziału w posiedzeniach. I wydaje mi się, że może byśmy spróbowali się pokusić o to, żeby członkowie Rady nie pozostający w stosunku pracy w ramach administracji publicznej, czy i tak dalej, otrzymywali jakieś wynagrodzenie za udział w pracach, jeżeli oczywiście to nie postawi całego projektu pod znakiem zapytania, tak, bo to nie jest taka intencja, ale ja sobie wyobrażam sytuację, ja tylko szybko powiem, i mamy co najmniej te dwie osoby, które pochodzą z organizacji pozarządowych, tak? Wszyscy inni, którzy biorą udział w takim posiedzeniu, to są osoby, które pobierają wynagrodzenie za to z tytułu pełnionych funkcji, tak? Biorą udział w ramach obowiązków służbowych. A tutaj jeszcze tylko dwa słowa, bo postawienie tu tezy takiej, że te osoby prawdopodobnie pracują w jakichś organizacjach pozarządowych i prawdopodobnie się to dzieje w godzinach ich pracy w tych organizacjach pozarządowych, nie jest sensowne w tym przypadku. Bo prawdopodobnie z jakiej racji niby organizacja pozarządowa ma finansować udział kogoś w pracach organu agendy rządowej, tak? To tyle. Dziękuję. Tak, ja tutaj mogę po drugiej stronie ustawy bodajże o pożytku publicznym, tam jest coś takiego o Radzie, tak? Że jest, że do pracy w Radzie, jeżeli jest ktoś odpuszczony, to ma być wtedy pracodawca ma obowiązek. Jakby a tutaj nie ma właśnie. No tak, ale jakby to jest w dalszym ciągu funkcjonowanie w ramach posiedzeń rady, tak? Nie, to jest zupełnie inny organ i tutaj nie ma obowiązku zwolnienia. Ale nie ma obowiązku zwolnienia. Ale nie inaczej, ale właśnie czy można było takie zapisy wziąć? Nie będzie. Dlatego, że możemy rekomendować kogoś, kto powinien jest członkiem rady. Mhm. Czy ja was przepraszam? Uwaga, bo ja przez 5 lat bycia członkiem rady nie dość, że grałam w ogóle bezpłatne, żeby uczestniczyć po prostu w
bo mój pracodawca, jakbym poszła z prośbą o zwolnienie na posiedzenie gady, to bym nie zwolnił, ale z pracy, z dnia na dzień. No właśnie, więc tutaj uwaga jest prosta, dlatego że tutaj może być sytuacja taka, że osoby nie będą uzyskiwały zwolnień Przepraszam, jeżeli chcemy wymagać też czegoś od tych członków Rady, którzy nie są zatrudnieni w administracji, to powinniśmy to zrekompensować. Ale to jest poza protokołem. Mogę powiedzieć, że też wyobrażam sobie teraz przypadek. Oczywiście to jest zawsze kwestia pewnej decyzji i tutaj dyskusja może się potoczyć w dwóch kierunkach od razu przy takim wprowadzeniu takiego zapisu. Jeden taki, który Pan podnosi, drugi taki, że po prostu pieniądze, stanowiska, synekury i tak dalej. To jest ta decyzja, ale oczywiście taka uwaga jest do rozpatrzenia. A czy musicie rozpatrzyć tą kwestię tego, że te osoby będą musiały w jakiś sposób albo zwalniać się z pracy, tak, czyli tracić wynagrodzenie, na przykład jeżeli pracują, albo no, być zwalniane, tak? I teraz i to jest sytuacja. Przepraszam pana, ale panie dyrektorze, ale być może w innych podobnych agendach czy ciałach są jakieś regulacje na ten temat. Ja tylko nie wiem, ale można by na nie spojrzeć i zobaczyć. Ale tam rady chyba dostają w ogóle wynagrodzenie. Muszę zobaczyć. Wystarczy wprowadzić zapis, który upoważnia na przykład prezesa tego centrum do ustalenia diety. Tak. Albo wykreślić po prostu ten zapis ustawy. A no właśnie, najprostsze byłoby wykreślenie tego zapisu i zorganizowanie czegoś na poziomie poniżej ustawowym, i spokój tam. To jest rzeczywiście najprostsze wyjście na poziomie ustawowym, żeby się nie gmatwać w takie dyskusje. Słuszne, no. No to ty, 13. Tak samo będę poruszył to poprzednio, właściwie podam, będę poruszył czyli kolejność najpierw działalności finansów. Rada ma prawo wglądu do dokumentów. To oznacza każdego dochodna, czy tylko przewodniczący, że na przykład proszę udostępnić dokumenty i on tutaj przygotował na posiedzeniu. Każdy członek, członkowie rady. Albo każdy członek ma prawo do wglądu. Jest różnica między tymi formułowaniami. To też oczywiście chciałbym najpierw z naszymi legislatorami. Artykuł 13.1 i 13.2 i 13.3, czyli 13, przepraszam. Czy jeżeli wynagrodzenie prezesa jako osoby kierującej jest wynika z innego dziennika prawa, czy innego przepisu prawa, to potrzeba to tutaj wstawiać? Tak. Bo? No tak jest w większości ustaw o agencjach rządowych. Ustawa z dnia o nagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, innych ustaw tam tak dalej. To czy to nie, jeżeli nie mam uwag? To chyba powinno być ewentualnie to przez późniejsze wymianami, jeżeli były. Zasady wynagrodzenia i to nie. 14, artykuł 14. Otwartego konkurencyjnego naboru. Pracowników.
Okej, rozumiem, że tylko ja mam wątpliwości, że jest zresztą. Którzy... Nie, nie, ja się zgadzam z tym, że to jest... Którym? 19? No ja zadaję 18. Ja zadaję pytanie, czy w przypadku naboru na wolne stanowisko w pracy... Ale to są zasady ogólne przyjęte w administracji, tak, bo to wszystkie admin... Tak, tak, bo to jest ogólny... To nie jest regulowane ogólnie. Nie jest regulowane, to jest przy każdej ustawie zapisane. Tak, w każdych ustawach jest osobno. Nie, to jest kopiowane, kopiuj wklej do każdej ustawy. No dobra, 19. To są. Zasady informacji, to też nie jest. 20. Znaczy ja mam uwagę, czy musi być do drugiego stopnia. W ogóle pokrewieństwa. Jako takiego. Pokrewieństwa, powinowactwa. Ale to jest w ustawie naszej, nie. Nie, bo tutaj jest do, nie, jest do określone do którego stopnia, tak? W naszych ustawach też tak. Nie, w ustawie o pożytku jest akurat. Jest do drugiego stopnia napisane w ustawie o pożytku? Tak, że tam, no ale czy między członkami ale, rady. Ale czy musi być akurat taki zapis? Moim tylko zdaniem przy agencji rządowej, gdzie to tego, no to... No o, tak delikatnie rzecz ujmując. Ja mam pytanie, czy w ogóle taki zapis musi być w tej ustawie? No bo to powoływanie się na analogię z ustawą o pożytku, która mówi akurat o zależnościach pomiędzy organem nadzoru, a nie, organem nie, nie, a zarządem nie, nie, Piotr. I pracownikami, to okej, okay, ale tutaj nie, tutaj o pracownikach. Nie, tutaj jest mowa o podległości służbowej. Czyli prezes i pracownicy. I tutaj bym jednak wykreślił do drugiego stopnia, dlatego że podległość służbowa, obojętne jakie będzie pokrewieństwo, to jednak jest zależność. Pytanie, czy większy jest do trzeciego stopnia, czy powinowactwo? Słuchajcie, może byście, sorry, pani przewodnicząca, a może byśmy odpuścili sobie ten temat, słuchajcie, no, jak Boga. No, okej, nie ktoś, to nie będzie do drugiego, no. Przestań, pito tak. Bo ja się zastanawiam, czy muszą być napisane, że do stosunku do pracowników stosuje się kodeks pracy. Bo jeżeli się mówi na chwilę na umowę o pracę, no to wiadomo, że stosuje się kodeks pracy, jeżeli stosuje się... A co ze związkami nieformalnymi? No właśnie, ale ja rozumiem, że tu dlatego to przywołano, przynajmniej dla mnie to tyle znaczy, że się nie stosuje ustawy o służbie cywilnej. I tak. Chyba o to chodziło. Tak. Gdzie to... Żeby nie wykluczać, to pozytywnie wskazano, co się stosuje. Wiesz, stosowano by ustawę o służbie cywilnej, wtedy trudniej odwołać pracowników. Dobrze, słuchajcie, jest godzina 5:30, ponieważ na 2 godziny pracy doszliśmy do trzeciego rozdziału. Ja mam taką propozycję, żebyśmy usiedli nad dalszą częścią na następnym spotkaniu, co już widać, że będzie wymagało jeszcze jednego spotkania przed chwilą razem. Ale bardzo dziękuję za pomocną i merytoryczną pracę. Ja bardzo panią przewodniczącą przepraszam. 1 lutego będzie posiedzenie plenarne, bo było pytanie o to, więc tylko informuję. Już wiemy. To jest wszystko. A do pana dyrektora mam bilateralną prośbę, ale powiem to na głos teraz. Czy w OSR-ze celowo nie ma ujętej zasady subsydiarności? Państwo ujmujecie na początku OSR-u różne zasady, przepraszam, ale to jest sprawa, która mi trochę leży na sercu. To jest pytanie. Ja nie wiem, czy celowo, czy nie. Jaki problem jest rozwiązywany i państwo wtedy... Nie jest to celowo. 1 lutego. Ja już raz o to na piśmie... Nie wiadomo jeszcze. Państwo piszecie w pierwszym zdaniu opartej na zasadach otwartości, konkurencyjności, przejrzystości, suwerenności i tak dalej. I jest jeszcze moim zdaniem ważna zasada pomocniczości, zasada subsydiarności, której tu nie ma, a wydaje mi się, że jako konstytucyjna sprawa mogłaby być. Jeśli państwu nie jest celowy zabieg, to jestem bardzo uspokojony. Jest. Dziękuję. To wszystko. 18 do spotkania. 18 do 13. Krzysztof, może sobie zapisać, żeby było. Nie, ale ja nie będę... 20 jest, prawda? Ale przyślę ci uwagi na piśmie, dobrze?
postaram się poprzeć zrozumieniem, bo ja kurczę cały przyszły tydzień jestem w jakichś rozjazdach. Kiedy ten zespół nasz na przykład zobaczę, bo ja muszę najpierw ustalić parę rzeczy. Ekonomii cyrkularnej. Bo tam czytałem jakieś... Co ci mam przywieźć? Tak, ale to... Też to tak, ale to jak będę tego...